Dzień dobry kochani, witajcie serdecznie w dwuczęściowym pojedynku. Pierwszy przeprowadzimy na żywo w naszym kruszy na Lena Hall. Siema Gutek. Dzień dobry Kudłaty. Siema. Siema Ryjku. Wy się rozgrzewajcie. Natomiast siema Nusiaczku. Siemka. Słuchajcie, natomiast... Aha, uwaga. Dobre, tylko za wysoko troszkę. No dawaj Kudłaty jeszcze raz. Ale Kudłaty, ściągaj rajtuski. Ściągnij mu te rajtuski, bo on będzie się ślizgał, jeszcze zrobi sobie krzywdę. Jest podłoga już nagrzana, w piecu jest napalone. Weź, ściągnij mu Nusia skarpetki, dobrze? Ściągnij Kudłatemu, proszę. Ja w tym momencie, kochani, tak, będzie pojedynek i to taki bardzo nietypowy. Kochani, powiem wam tak, jeden z nas, wylosujemy kto który, będzie losował, słuchajcie, z saszetek Ekstraklasy 14-15. Drugi będzie losował, słuchajcie, z saszetek Champions League 14-15. I będziemy tak długo otwierać, aż ktoś trafi albo kluczowego zawodnika, albo topa oczywiście, w przypadku Ekstraklasy, a w przypadku, słuchajcie, Champions League, no wszystkie te tłuste karty od Game Changera, Legenda, Dobla, no i jeszcze ten Invest, tak, bo to też rzadkie karty. Dokładnie. Lade teamy w grę nie wchodzą, także mamy ich dużo. Nie, lade teamy są częste, widzę, przynajmniej nas prześladują. Ale w tym momencie zapraszam na razie do pojedynku piłkarskiego, dobra? Czekaj, zobacz, lade teamy mamy spoczek. Guteczku, zapraszam do piłkarskiego. Słuchajcie, na naszym stole znowu nic się nie zmienia. Ja przypominam, że jestem troszeczkę... Paczek się trafia, nam pisze. No to my w takim razie co 20 paczkę widzę otwieramy. No. Słuchajcie, Ladeci ma jest 120 paczek, a my tych Ladeci ma 360, mamy chyba kilka sztuk. Słuchajcie, oni już się rozgrzewają. Ja zaraz chciałbym ustawić tak kamerę. Ja bym chciał, żebyście ustawili... Nie, ja bym chciał, żebyście ustawili teraz tak kamerkę, żebyście troszkę umieli z tego zobaczyć. Ja tak nie umiem łapać. No nie umiem, bo Guciu nie jest bramkarz, tylko napastnik, słuchajcie. Tak się ustawię, gdzie ja się tą kamerką ustawię, słuchajcie. No, powiem wam tak, o tej porze roku już częściej jesteśmy na kruszy na Arena Hall, jak na podwórku, a jeszcze dzisiaj, kiedy jestem przeziębiony, kochani, to siedzimy w domu, no i dzieciaki solidarnie ze mną. Także, słuchajcie, oczywiście bawimy się gumową piłkę, żeby większych szkód nie zrobić. Kudłaty ładuje. Zrobimy tak. Idą chłopaki teraz. Będziemy grać do pięciu. Zwycięzca będzie miał... Słuchajcie, to muszę też troszkę inaczej przemyśleć, bo Gutek jest cwaniak. On tu zaraz będzie kombinował fałszyki, siki. Bo słuchajcie, to jest boisko. Czyli to białe to jest bramka. To białe to jest bramka, natomiast i myślę, że stąd ją chyba jednak będzie najlepiej widać, słuchajcie. Czyli stajemy tu, wchodź Kudłaty do pokoju, znaczy na arenę. O, słuchajcie, oj, tu będzie chyba najlepiej jednak. Czyli w takim razie, patrzcie, ustawiam się tu, ja idę teraz na bramę, a berbeluchy będą mi ładować gole. I zaraz pomyślimy, jak to zrobić, bo to musi być, słuchajcie, trochę wyrównany pojedynek. A jest kosz, ale teraz kosz nie gramy. Nie, oczywiście, że tak. Ale słuchaj, Gutek, ty walisz z słabszej nogi. Czyli Gutek leje z prawej, a Kudłaty leje normalnie, jak mu się da. No i zobaczcie, jak on mi z prawej wali. Tylko, że siłę strzału proszę dobierać techniczną, dobrze? Ramki siłowe nie zaliczamy. No. Dawaj. I ognia. Tato, to będzie bardzo trudne. O, piękna piła, pierwsza poszła. Dobra, tylko nie dwóch naraz, dobra? Ognia. Poszła, złapana. Kudłaty, dawaj. Jak strzeli 5 goli, to co? No jak strzeli 5 goli, to kostka czekolady. I wyłapany. Uwaga, tak, o, ognia. Wyłapany, poszło górą. Ty tylko proś, żeby na kamerę nie poleciało. Dawaj, ognia. Pierwszą mi wsadził berbelok jeden. To jest fania. Brawo. Ognia. Jak mi słabsza? A, nie udało się. Czekaj, czekaj, uwaga, hop. Opa! Nie ma, tato. No. Łap tą piłkę, łap, bo pod kamerą lata. Chcesz, jak leci, to dać, łap piłkę. Wykręciłeś mnie znowu. Słuchajcie, Gutek musi aż 10 razy trafić, bo on jest cwaniak. Szymuś, po ziemi, ognia. O, jest, pierwsza szybka, brawo, gol, piątka, dawaj, super było. Ekstra, jedziemy dalej. Ej, wyłapane. I wyłapane, ale prawie brakło. Dawaj. Cieniutko. Uwaga. Tato. Nosło bokiem. Tato. Leci mi z nosa. Dawaj.
Jest za blisko, za dużo. O, do kosza wpadło, ale teraz nie rzucamy do kosza. Weszło! Tak, nie weszło, nie weszło. Weszło, słyszałem o tacy, no nie odejdź. Słuchajcie, uwaga. Ciach. Nie ma. Super! Ta sama jak twoja, u nas nie ma słupku. Był go, był. Kuba też się. Był. Ja mam 3 szmyk 2. Nie, mam 4 szmyk 2. Uwaga, Szymuś, ognia. Wyłapane. Jeszcze raz. Dobra, była dzida. Dawaj. Poszła w ognie. Dawaj. Słuchajcie, jakby mama była, to ten numer by nie przeszedł. Mama nie trawi, jak piła tu lata. Nawet taka miękka gumowa. Brawo, Szymuś. No to dawaj, dochodzi do zawodów Tuśka. Słuchajcie, no powiem tak, że widzę, że wygracie chyba wszyscy. Klasycznie. Brawo, Tuśka. Tylko nie wszyscy w trójkę, dawaj. Dawaj, kupimy wszyscy. O, kontuzja, słuchaj, ale nic poważnego na szczęście. Dawaj. To nie z nadią, tylko bierz swoją piłeczką, dawaj. No. Wyłapał tatuś. Teraz Szymuś. No proszę cię, Szymuś, to ty się nie bawisz. Jak ty jesteś taki samolub, to się idź tylko psa. To tatuś bawi się z nadią. Od nowa, bo jest nie. No, no to dobrze, proszę się iść do swojego pokoju bawić, jak nie chcesz się tak bawić. A co to znaczy, że nie chcesz nad nią kopać? No ja tego nie umiem zrozumieć. Ale dlaczego? Bo ja nie lubię nad nią kopać. A bo co, bo jest silniejsza i większa, tak? Tak. Ale to nie chodzi o to, ona nie będzie się kiwać z tobą. Ty jesteś malutki, ale tu się nie kiwamy. Zobacz, Szymuś, strzelaj, ognia. Brawo, ślicznie. Teraz góry, no. Ognia. Nie chcę nad nią kopać. Wyłapany. Ale nie kopiesz nad nią, ty kopiesz statusie. Przymuś, ja i ty kopiemy. Proszę. Uff. Czasami trzeba kupnąć na werbelucha, bo to szef. Ślicznie, teraz gutek. Proszę. No tak, on ma swoje klimaty. Najważniejsze, że wszyscy w trójkę chcą kopać. Ale to... No. Co nie wszyscy za długo. Właśnie dajcie szansę jakoś tak po kolei. Dawaj, gutek. Poszło. No, Szymuś. Ja teraz. Dawaj. Patrz, jaki złośliwy jest. Teraz kuba. Nie ma, jeszcze raz. Uwaga, idź tato po ziemi puści, teraz będzie bomba po ziemi. Uwaga, ognia. Nie chcę po ziemi. Nie chcesz po ziemi? Wolisz jak skacze, tak? Tata. Ale po ziemi zobacz, jaka mocna idzie, ognia. Nie. To jest problem. Tato. No. Tuśka, lo. Cyk, ognia. Musi być szybsza piła, cyk. Słuchajcie. Dobra, ja też. Możecie wszyscy razem teraz. To są lekkie piły, dawaj. Każdy strzela jak potrafi, dawaj. A ja spróbuję. No, ognia. Dobra. Ognia. Nie trafiła. Gutek główką dobił, dawaj. Tu łapane. Poszło. Hopa. Ale tam go. Koordynacja bramkarza, trener Rafał to widzi. To jest się ognia. Opa, dawaj. Będzie go, tato. Jest! Tato. Słuchajcie, wyliczcie gole, oni ładują każdy sobie, dawaj. Dobre. Uwaga. Super. Ognia. Ten gole. No to dawaj gole, macie. Uwaga. Opa, nie udało się. No, samo okno. Ale gola szczęścił. Brawo. Był gol. Słuchajcie, zmiana dyscypliny, bo powiem wam tak. Ja się spociłem strasznie, słuchajcie. Natomiast jako, że jestem osłabiony, bo jestem przeziębiony na lekach, to zabawy starczy. Słuchajcie, Tusia broni. Dobra, to Tuśka broni. To w takim razie ja też będę strzelał. Maria. No jedziemy. Nadi gutek lekkie wam piły. Nawet tą miękką, dobra? Nadi techniczne. Patrz jak tam szczelina musi brać. Na technicznie. Uwaga. Gotowa? Gotowa? Patrz, ściąga ta butka i heja. Aj, wyciągnęła. Nadia. No. Uwaga. Nadia. Nie, ten. Poszło. Słuchajcie, my się tu tak bawimy. No!
często myślać w telewizji. No chałupa jest trochę zdemolowana. Brawo, Misiu, gratuluję. Słuchajcie, trochę zdemolowana jest przez to chałupka, ale poszło. Ale no nie wiem, no taką drogę wybraliśmy. Słuchajcie, proponuję teraz małą zmianę, druga część. Będziemy teraz skopać, słuchajcie, kto trafi do kosza. Mamy dwa kosza. Proszę bardzo. Ty mówisz, że otwieramy, dopóki nie będzie to. No to co to za nagroda? Zaraz będziemy otwierać, słuchajcie. Nagrodą będzie za dobre granie czekolada. Trafiłeś do kosza? Proszę bardzo, Anusia z tyłu będzie podawać im piłki. Chłopaki trafiają do kosza. Zobaczymy, kto mu szybciej to się uda, dobra? Uwaga. Do 10. No to zaczynamy. No nie do 10, każdy ma próbę. Trafia Gutek, trafia Szymuś, no. Nie! A, Gutek pierwszą ma. Dobra, jedziemy dalej. Uwaga. Szymuś, nie poszło. Nie poszło. Słuchajcie, a ja wezmę SpongeBoba, może mnie się... A, nie ma. Teraz słuchajcie, jeszcze ja spróbuję z SpongeBobem. Gdzie SpongeBob? Jest Państwo, ja biorę z Państwa głowa i próbuję. Czemuś też próbuję do kosza. Trafiłem! Trafił do jednego i drugiego, cwaniak. To teraz moja kolej i Szymka. Dawaj, Szymuś. Słuchajcie, jest trudniej, bo nie ma ściany, czyli nie można zagrać, robić takich koszowych, uwaga. Ale teraz Butek próbuj ziemi podbijać, nie podbijanej. Ziemi, o tak o. Odcina. O tak. Voilà. Widziałeś na tej ładnej wrzutkę? No teraz Szymuś. Ognia. Gutek na razie wygrywa. Ja mam dwa. A Gutek, a my teraz spróbujemy jeszcze innej zagrywki. Stawaj tam, ja spróbuję ci dośrodkować, a ty główką spróbuj do kosza. Zobaczymy, czy to się uda. Powiem tak, najfajniej by było fiłką gumową. Stawaj, Gutek, tam koło okna. A ja będę ci dorzucał teraz plastik. Szymuś też. No nie, on swoje nie robi, jemu nie przeszkadza. Brawo, Szymuś, prawie. Gotowy, Gutek? No nie, no nie przeszkadzaj mu. A co ci to przeszkadza, że on tam ci z boku se kopie do kosza? My robimy swoje. Nie udało się. Tata, jestem z tobą. No zaraz będzie ze mną. Patrz, czekaj, bo my chcemy zrobić eksperyment. Czy Gutek da radę główką wrzucić do kosza? A ja z ziemi, dośrodkowuję. Wy tego nie widzicie. Ciach. A, proszę. No się teraz Szymuś, no. Super, Gutek teraz ja boku. Ja muszę. Ja właśnie. Czekamy. No to zapis do kolega. Uwaga. A widzisz, za mocno. Teraz ty ze mną? To już teraz tatuś Szymkowi rzuci na głowę, no. Ja też na głowę. Teraz Szymuś na głowę, uwaga. Hop. Ale trzeba skierować do kosza ją. Ja też chcę. Teraz Tuśka, tak? Hop. A, to Tuśka z bara, jak tak mocno uderzysz, to na nie wejdzie. Teraz ja. Ja też mamy ciałę do kosza. No to super. Uwaga. Trafił Szymuś? Brawo! Uwaga, Gutek, leci wrzutka. Ciach, oj, to na Szymka głowę poleciała. Oj. Dawaj. Gutek gotowy, katar się nasili. Uwaga. Ciach. Nie ma, jeszcze te cztery próby. Trzeba do kosza trafić. Tata, chcę z wami kopać. No to kopaj, kopiemy wszyscy razem, dawaj. Ale chcę z wami kopać do kosza. No to kopiemy, kopiemy właśnie do kosza, zobacz. Nie udało się. No, kopaj do kosza teraz ty. Teraz też. No, Szymuś teraz. No, ognia. Prawie się udało. Teraz Gutek. Aj, Guteczko, może ty spróbujesz mi dorzucać, może mi to pójdzie łatwiej, co? Aj, szybka głowka była. Dawaj, babu. No, teraz ty. Tak jest, teraz ty. Dawaj. Jest! Szymon Szabłoński, to jest mistrz Polski, Szymon Szabłoński, super. Teraz Gutek, teraz Gutka powrzucimy, uwaga. I Gutek Szabłoński, to jest mistrz Polski. Moja. Piona, piona. Teraz Tuśka, dawaj, dawaj teraz tej do Gutki. Też chcesz trudność do Polski, no to Nadia Szabłoska, mistrzyni Polska. Super, kochani. Przygotowuje nas teraz na wielkie otwarcie. Robimy dla was i dla nas fajną zabawę. Tak? A widzisz. Słuchajcie, oni są rozkręceni, rozganiani. Ja w tym czasie, słuchajcie, przynieś Tusia nożyczki. Ja w tym momencie, słuchajcie, przygotowuję naszą arenę. Uwaga, Gutku. Ja przyniosę. Szymonku.
Ty będziesz se kopał do piły tutaj. Tu masz kosze dwa. Celuj sobie do koszy tutaj. Miękka piła, nic się nie stanie. Ja szykuję, słuchajcie, na pojedynek, na drugą część. Było trochę ruchu. Teraz będzie, słuchajcie, teraz będzie cięcie saszetki. No, zakładam, że ta saszetka czeka na nas kluczowy zawodnik. Tata. Albo top mistrz. Tata. No. Cięcie. Proszę. Tu się mnie nie przejdziesz na tędy. Słuchajcie. Powiem tak, robimy przerwę. Piękny Szymuś, znowu śliczny strzał, rewelacja. Jako główka gutkowa. Słuchajcie Szymuś, a przyszłeś pofrunąć w powietrze, no to fruniemy, hopa. Słuchajcie, słuchajcie, druga połowa filmu będzie otwieranie saszetek. To jeszcze tuśka moja, frunie. O, już niedługo jak oni porosną, mi lat przybędzie, to ciężko będzie. Słuchajcie, no z główki jeszcze Gutek próbuje z daleka. Ale żeby to było lepiej widać, to ja idę tu. Proszę bardzo, siadło. Nie wiem, czy to było widać, czy nie. Gutek, a spróbuj tu, gdzie kosz z saszetkami jest, stąd przywalić. Zobacz, czy to się uda. No, ciężkie zadanie, bo piła jest, słuchajcie, ale nie z główki, z nogi, z ziemi. Aha, Szymuś, uwaga, prawie nie weszło. Słuchajcie, dobra. A, prawie nie weszło. Dobra, kochani, pojedynek przygotowany, w związku z tym wyciszamy się, troszkę musimy odpocząć. Jesteśmy wszyscy mokrzy, ja muszę noska wydmuchać, bo zaraz nie będę mógł mówić. Wszystko wskazuje na to, że może jak ciepło i dobrze się ubierzemy i będzie lepiej, to pojedziemy jutro jednak na te derby i strasznie nas to cieszy. Do zobaczenia, kochani, w drugiej części odcinku, nasze sobotnie zabawy. Jest dzisiaj sobota rano. Ja wiem, ale ty chyba, Guciu, w eskorcie nie będziesz, bo już byłeś dwa razy. Teraz idą mniejsze smerfiki, z tego co wiem. Chyba, że trener mnie weźmie. No nie wiem, Sypku. Myślę, że w tej chwili szanse chyba dostaną mniejsze smerfiki. Gutek już dwa razy eskortę wyprowadzał, bo KS Talent na meczu z Miedzią Legnica będzie wyprowadzał piłkarzy Zagłębia Lubin. Także będzie wielkie przeżycie dla tych chłopców. Dobra, kochani, wyłączamy i wracamy do drugiej części. Pozdrawiam.